Trwają prace nad przebudową domu Zemełki w Koninie. To najstarsza murowana kamienica w mieście. Została zbudowana na przełomie XVI i XVII wieku, a jej właścicielem był lekarz, filozof i działacz społeczny Jan Zemełka. Po wielomiesięcznych negocjacjach wykonawca wznowił działania, została rozebrana więź badachowa i widać wizualnie, że prace idą do przodu. Wykonawca natknął się na kolejny problem. Okazało się, że gzymsy są w o wiele gorszym stanie niż się wszyscy spodziewali. Prace zostały chwilowo wstrzymane i po konsultacji z nadzorem budowlanym i z konserwatorem zabytków została przygotowana w ciągu w zasadzie kilku dni projekt zamienny, który określił, że tak naprawdę te elementy gzymsów trzeba będzie wybudować na nowo. To niestety wiąże się z dodatkowymi pracami. To bardzo trudna inwestycja, dodaje zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Na każdym etapie prac pojawiają się problemy, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Na początku też mieliśmy przecież problemy z dachem. Okazało się, że musimy wymieniać stropy, które na początku były przewidziane tylko do naprawy, no teraz to samo jest z gzymsami. Jest o tyle kłopotliwa też inwestycja, że ona generuje bardzo dużo chaosu tutaj na Starówce. Słusznie też przedsiębiorcy przecież sygnalizują, że mają przez to mniejszy ruch, jeżeli chodzi o klientów, szczególnie wzdłuż ulicy Wiosny Ludów. Dlatego też na Placu Wolności od kilkunastu dni obowiązuje nowa organizacja ruchu. Zastępca prezydenta Paweł Adamów spotkał się z częścią przedsiębiorców z konińskiej Starówki, którzy zasugerowali pewne zmiany. I idąc jakby tropem tych wskazówek, ZDM otworzył ulicę Krótką, czyli po mojej prawej stronie przed urzędem można wjechać od strony ulicy Wodnej na nasz rynek. Miasto na rewitalizację domu Zemełki pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Początkowo koszt inwestycji miał opiewać na kwotę blisko 13 milionów złotych. W lutym miasto dołożyło do nich kolejne 5 milionów. Niewykluczone, że koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Tak to jest z zabytkami. Można było się nie porywać na remont tego zabytku, no ale wtedy skończyłby to jak kamienica Esce, która dzisiaj też straszy i pewnie będzie straszyć. Dlatego jak już się powiedziało, to trzeba tą inwestycję skończyć, nawet jakby się to wiązało właśnie z koniecznością jeszcze dołożenia jakiejś kwoty. My też nie mamy z czego dokładać. No, teraz jest ciężka sytuacja, wszystko drożeje i jak się okaże, że mamy jeszcze wygospodarować jakieś środki na ratowanie tego zabytku, no to będzie bardzo ciężkie. Dom Zemełki ma stać się nowym miejscem na kulturalnej mapie Konina. Ma się w nim znaleźć inkubator aktywności kulturalnej z multimedialnym podziemiem, z interaktywną galerią miejską, kuchnią artystyczną, salą kameralną i gościńcem artystycznym z pokojami hostelowymi. Zakup wyposażenia zostanie sfinansowany z funduszy norweskich. Wstępnie inwestycja ma się zakończyć w połowie przyszłego roku, choć termin ten może jeszcze ulec przesunięciu.